Siemano widzowie, z tej strony VIP i dzisiaj, jak wam obiecałem, będziemy się tradować na Trading Plazie, ale zanim to przypominam o zostawieniu suba z dzwonkiem i lajka, my kręcimy kołem. No i właśnie nam dropnął ten Coins Enchant, co mówili się, że mam użyć. No i oczywiście ten Coins Enchant użyjemy w następnym odcinku. Bo ten odcinek będzie głównie z Trading Plazy, więc my sobie odpalamy Trading Plazę, już wchodzimy. Dobra, pomijamy. I właśnie wczoraj udało nam się te dwa nowe pety kupić. Już wam właśnie ten, który nie oglądał, to niech wejdzie i niech obejrzy ten filmik. A ja tu mam dwa takie pety. Weźmiemy sobie buff. Tutaj wczoraj jeszcze poza odcinkiem właśnie ktoś ode mnie kupił. Tutaj mamy. O, tutaj. I tutaj robimy sobie, wystawiamy peciki. Niech będą dwa takie. Albo na razie po jednym. Chociaż ile by za tego dać? 1,5. Proszę, niech będzie tak. Można kupować. Tutaj jeszcze sobie zrobię list making. I zobaczymy sobie, tutaj mamy Giga Coin Jar, jeszcze mamy tam TNT i te bananki, pomarańcze, Tombo, o, jeszcze tutaj i chyba Magnet Flag. Możemy właśnie 4 sobie wystawić za ile? 5000, zobaczymy, czy się sprzeda. Ja idę chyba do gości tradować. Więc klikam tutaj, trading. Zacznijmy od tego nubka. Widać skinek nubka. Co mi zaoferujesz? A za tego? Może jakiś lepszy? No. Ech. Jaką masz ofertę, gościu? Zobaczymy, co mi dajesz jeszcze za kanżara. I pokazuj, pokazuj. Słabe na razie. Kometa, kometa, ale nie. Słabe nadal, anulujemy. Przy okazji zobaczymy, może my coś będziemy mogli kupić. Ojej, trochę mam lagi, ale okej. Ktoś go wystawił po 20 tysięcy. A, bo 200 z tych. O, ho, ho. Tutaj te pety trochę przeszkadzają, tutaj za 6 tysięcy. Magiczny kończar. Chyba się nie opłaca tutaj. Też słabe pety. Tutaj zobaczymy. Witchcat jakiś. Ale normalny. I tutaj. Dobra, teraz zobaczymy sobie tutaj. Może przy tym buffie. Pewnie za chwilę do mnie mama wejdzie, bo już się dziwi, gdzie ja jestem, ale dobra. My sobie wejdziemy w trajdy. Do Freddy'ego Fazbera. Dobra. No to dawaj dwójczka, to co dasz? Co dasz? Aha.
Nic nie dał, to stój. Zobaczymy sobie. FSDR. FSDR. Gdzie jest ten gość? Chyba się z kimś traduje, bo stoi. Albo patrzy na nasze pety. Jakie właśnie... No... Nie tu mi dało. Jak zawsze się to przykładało, anulował. Dawaj tutaj. Jeden i pół tysiąca może byś kupił. No, my czekamy na jakąś fajną... O! Taki komet. Zobaczymy go. Po 1000 taki, no nie, no nie jest za dobry, słaby. Jakiś relik? Nie, zobaczymy. Bo teraz na chwilę wyjdziemy z Trade Plazy i zobaczymy. Ile chwila? Nie, teraz wyjdziemy sobie z Trade Plazy i odbierzemy diamenciki, bo tam mamy do odebrania. Chyba na którejś tam arenie. Więc powrót do głównej gry. Do Pet Simulatora normalnego tego 99. Co ja czekam? Aż mi się właduje i właśnie mi się władowało. Teleport. Zatoka Piratów. Wejdziemy sobie. Weźmiemy deseczkę. I lecimy do przodu. Chyba tu się leci do przodu. Ale nie wiem. Tak. Tu właśnie mamy. 1000. Tak. Tutaj, dobra, teraz sobie trochę pozbieramy. Już peciki zdążyły tutaj przyjść. Major, o! Pewnie za chwilę do mnie przyleci, ale ja nie niszczę końżarów. Teraz sobie rozwalę trochę i lecę na Trade Plazę. Najwyżej wam pokażę później, jak to odblokowywuję, a ja lecę oczywiście na Trade Plazę. Tutaj już wkrótce. Co to? Huge Etron Crate, Huge Pet. Zobaczymy. Aha. Napiszcie mi w komentarzach pod shortsami, co to jest. A my sobie lecimy znów na Trading Plazę. I co? Tutaj za chwilę się z gościem będziemy tradeować. Może na lepszą Trade Plazę kupię? W sensie będę na lepszej Trade Plazie. Czy mi coś nie wysyłaliście niestety, więc wysyłajcie oczywiście mailboxem. Nikto tutaj zjadę chyba. O, tu macie nick ten. O, tutaj, więc wpisujcie go, możecie teraz zastopować, a ja bez przedłużenia lecę dalej. Tutaj to fajerwerki jakieś. Ech, tutaj na razie nie. Tak, 37. Takie. To jakiś nie. Niestety nie widzę tutaj fajnej propozycji do 5 do 4000. Bufa by się przydało wystawić tutaj. List making, dobra.
Gigant Kończara. Tylko za ile? Za ile? Ja zobaczę, to może jakiegoś fajnego peta nam się uda kupić, gdy sprzedam tego Kończara, tylko ile mi do tego fajnego peta właśnie brakuje. Dobra, za 680, ale nie, no tutaj nie ma jakichś takich mocniejszych. Tutaj są ogólnie takie. Komet. 35 komet. Za 30 tysięcy. Nie za bardzo, raczej się nie uda. Może jakiegoś peta byśmy wystawili, czy stąd? Diamonds, flaga po 1000. Tak, wystawiamy. On się tu wystawia. Nie, poszukałem w ogóle, właśnie na górze nikogo nie ma. No tutaj ktoś ma kapibary. Na górze nikt nie ma. O. Tutaj ktoś ma mega dużo hiużów. O, tutaj youtubera mamy. Dobra, ja sobie tutaj patrzę. I dobra, Preston Shop tam jest. I zobaczymy, co to jest ten Preston Shop. Aha. Fajnie. Zobaczymy, co są te fajerwerki. Nie wiem, czy... O, tutaj. I co on niby... Co robią te fajerwerki? Tu chyba trzeba na normalną krainę pójść, to zobaczymy tylko, co robię i kończymy odcineczek, więc ja idę. Do głównej gry. Teraz właśnie sobie trochę pozbieramy. Okej. Okej, ja już jestem. O, Daker tylko. Nie pamiętam, na której krainie to było. Tutaj oczywiście odbierzemy diamenciki. To jest 300. I co to są te fajerwerki? Nie wiem, ale stójcie, widzowie, my musimy teleport na razie na spawnę i tak jak tam nie będzie tej ikera, to przejdziemy cały ten, ale mi się wydaje, że właśnie na jakimś z plaży to było Daker. Od farma, mroczne lasy, dżungla. Okej, zaczniemy tutaj. Nie wiem, czy to nie było na plaży. Aż to było gdzieś albo tu. O właśnie. Zobaczymy sobie, bo nie odebraliśmy monetki takie. 2000, kolejny, fajny. Fajnie. No. Jeszcze. Taki. 83 niestety tylko. I diamenty takie. Bakoins, eliksir diamentów i strong pets. Okej. Okay. Może jakieś pety by tutaj. Raz, a co? Tu? Tylko jak tu? Ajajaj. O, i
Ciężko jest tutaj zaznaczyć te trzy tutaj też. Trzeba to zaznaczyć, ale ja na razie się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Nara!